Przysięgłych w Nowym Jorku uznała w procesie cywilnym Donalda Trumpa za winnego seksualnej napaści i zniesławienia 79-letniej obecnie amerykańskiej pisarki Jean Carroll. Przyznała jej odszkodowanie w wysokości 5 milionów dolarów. Ława przysięgłych oddaliła natomiast zarzut kobiety, że w latach 90. Trump ją zgwałcił. Uznała jednak, że wykorzystał ją seksualnie. Pozew Carroll dotyczył zarzutów o gwałt i naruszenie nietykalności cielesnej. Oskarżyła też Trumpa o zniesławienie za nazwanie jej zarzutów oszustwem i przekrętem. Carroll nie skomentowała werdyktu, ale jej adwokat Roberta Kaplan powiedziała: jesteśmy bardzo szczęśliwi. Trump, który ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta w wyborach w 2024 roku, konsekwentnie zaprzeczał twierdzeniom oskarżycielki.